Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i tradycyjnie już zapraszam do komentowania, subskrybowania i dawania lajków. A jeżeli chcecie Państwo być na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach, które pojawiają się na kanale, to zachęcam do klikania dzwoneczka znajdującego się obok przycisku subskrybuj. A bohaterem dzisiejszego odcinka z cyklu Historia jednego myśliwca będzie polski samolot myśliwski PWS-10 opracowany w 1930 roku. W latach 1927-1928 inżynierowie Aleksander Grzędzielski i inżynier August Bobek-Zdaniewski zaprojektowali w podlaskiej wytwórni samolotów samolot myśliwski PWS-10 M1. Koncepcja układu samolotu oraz obrysu usterzenia wywodziła się od samolotu doświadczalnego SP-1 konstrukcji inżyniera Piotra Tułacza i inżyniera Bobka, zbudowanego w WWS samolot. W grudniu 1928 roku, a według innych źródeł w 1929 roku, lotnictwo wojskowe cierpiące na brak nowoczesnego samolotu myśliwskiego albo chociażby maszyny przejściowej zamówiło budowę dwóch prototypów PWS-10. W marcu 1930 roku oblatano pierwszy prototyp. W drugiej połowie tego samego roku prototyp przeszedł w próby w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa. Napęd nowej maszyny stanowił silnik Lorraine-Dietrich LD-12EB, taki sam jak w samolocie Blériot-Spad S61C1. Zastosowanie przestarzałego silnika do nowego płatowca przyczyniło się do obniżenia jego osiągów. Drugi prototyp PWS-10-2 był przygotowany do zabudowania silnika Bristol Jupiter 7F, a sama maszyna miała posłużyć do przeprowadzenia prób porównawczych w locie. Płatowiec został zaprojektowany w taki sposób, aby po zakończeniu prób można było wyrzucić silnik Bristol Jupiter i z powrotem włożyć tam LD-12EB. Ponieważ konkurencyjna maszyna wobec PWS-10, a był to PZLP-1, wymagała jeszcze dopracowania, na przełomie 30 i 31 roku lotnictwo wojskowe zdecydowało się na zamówienie serii 80 maszyn PWS-10. Wiosną 1931 roku rozpoczęto produkcję. W końcu roku były gotowe pierwsze samoloty seryjne, a w połowie 1932 roku ostatnie. Samoloty seryjne były nieco zmodyfikowane w stosunku do prototypu. Otrzymały oznaczenie typu 5 i numery od 5.1 do 5.80. Na przełomie 1931 i 1932 roku albo latem 1932 roku przezbrojono w PWS-10 eskadry myśliwskie w 3. i 4. Pułku Lotniczym, a zatem 131, 132, 141 i 142. Jednocześnie w 1943 roku w ramach planu rozbudowy lotnictwa myśliwskiego w Polsce utworzono 133 i 143 eskadrę myśliwską, które również otrzymały samoloty PWS-10. W 1933 roku maszyny tego typu trafiły także do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. Otrzymały je 112 Eskadra Myśliwska i nowa 114 Eskadra Myśliwska. Jednocześnie w istniejącej już od pewnego czasu 113 Eskadrze Myśliwskiej Nocnej utworzono w 1934 roku klucz samolotów PWS-10, które służyły tam w roli nocnych myśliwców obok samolotów POTES-25. Jednocześnie konstruktorzy samolotu PWS-10 rozpoczęli pracę nad jego następcą. W grudniu 1930 roku został oblatany samolot PWS-15, będący dwupłatową odmianą samolotu PWS-10. Maszyna powstała z inicjatywy konstruktorów, którzy chcieli porównać możliwości maszyny jedno- i dwupłatowej. Samolot nigdy nie wszedł do produkcji na większą skalę, natomiast PWS-15 zdaniem pilotów miał lepszą zwrotność, większe wznoszenie i większy pułap. Ponieważ jednak jego produkcja wywołałaby opóźnienia i wymagałaby przeprowadzenia wcześniejszych testów, władze wytwórni zdecydowały się na całkowite zakazanie publikowania wizerunku tej maszyny, a także rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji na jej temat. Tymczasem samoloty wykorzystywane w jednostkach liniowych zaczęły wywoływać pewne kłopoty. Okazało się, że samoloty PWS-10 eksploatowane w jednostkach myśliwskich mają duży problem z niewielką mocą silnika przy stosunkowo dużej masie samolotu. Kolejnym problemem były pękające kołpaki śmigieł, przez co wydano rozkaz ich usunięcia. Jednocześnie w 1933 roku samoloty zaczęto wycofywać z jednostek bojowych i przenosić do oddziałów szkoleniowych.
a ich miejsce w linii zajęły nowocześniejsze PZL P7, czyli pierwszy produkowany seryjnie i wykorzystywany przez Polskie Lotnictwo Myśliwskie samolot Puławskiego z tak zwanym Mewim Płatem. W 1936 roku pojawiła się szansa na pozbycie się pewnej liczby samolotów PWS-10 zalegających w magazynach. Przybyła wówczas do Polski grupa wojskowych z Hiszpanii, którzy zainteresowali się tymi samolotami. Pomimo słabych osiągów, samoloty nadawały się do zadań szkoleniowych, a ponadto w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, więc wszystkie maszyny, które mogły oderwać się od ziemi, były na wagę złota. 20 samolotów zostało sprzedanych do Hiszpanii za pośrednictwem Portugalii. Było to dosyć istotne, ponieważ Polska zadeklarowała, że będzie członkiem Komitetu Nieinterwencji, a więc że nie będzie wspierać żadnej z walczących stron. Pomimo tego samoloty sprzedano do Portugalii i oficjalnie tam rozpłynęły się w powietrzu, a nieoficjalnie za wiedzą polskiego producenta trafiły do Hiszpanii, a dokładniej na teren kontrolowany przez wojska generała Franco, oficjalnie nieuznawanego przez polskie władze za jakiegokolwiek przywódcę. Był to dla polskich władz zbuntowany generał. Pomimo tego większość korpusu oficerskiego wolała i opowiadała się po stronie frankistów. Ci wykorzystywali PWS-10 do 1939 roku jako maszyny szkolne. W tym samym okresie, czyli podczas kampanii wrześniowej, kilka samolotów tego typu znajdowało się jeszcze na wyposażeniu szkoły lotnictwa w Dęblinie, gdzie po wybuchu wojny zostały wykorzystane do lotów rozpoznawczych. No, niestety w warunkach września te samoloty nie miały żadnych szans w walce z Messerschmittami. Na szczęście do takich walk, z tego co wiem, nie doszło. Z mojej strony to już tyle. Mam nadzieję, że historia PWS-10 Państwu się podobała. Niestety nie zachowało się zbyt wiele materiałów archiwalnych na temat tej maszyny. Na przykład nie udało mi się dotrzeć do żadnego filmu, dlatego też byłem zmuszony sięgnąć po materiał z gry komputerowej IL-2 1946 Sturmowik, która odpowiednio zmodowana może pozwolić nam na wykonanie lotu samolotem PWS-10. Z mojej strony to tyle. Zapraszam Państwa na kolejne filmy. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.